Witajcie w drugim odcinku naszej nowej serii PWP o fotografii na świecie. Jak pamiętacie, może cykl rozpoczęłyśmy w lutym takim spotkaniem z fotografem indyjskim i kuratorem Sandeepem Biswas. Sandeep bardzo wspiera fotografię indyjskich fotografek. Wtedy prezentował nam materiał zrealizowanej w tym okresie, w lutym, marcu, dużej wystawy. W Delhi na wystawie były prezentowane materiały, projekty tylko i wyłącznie indyjskich fotografek. No i właśnie dzisiaj chciałyśmy Wam zaprezentować jedną z nich, Rishe Bhavanam. Z nami jest dzisiaj nasza niezastąpiona tłumaczka, Małgosia Goliszewska. Dziękuję Ci bardzo, Iwona. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co? No i zaczynamy. Hi Rishe, how you doing? Witaj, Rysze. Jak się masz? I am very Hi. glad that you are here with I'm very glad that you are here with us. Tell us who are you, where you come from, and how did it happen that photography is a part of your life? From what I read, you are a philosophy grad. So where did photography come in? Bardzo się cieszę, że tutaj z nami dzisiaj jesteś. Proszę, powiedz nam coś o sobie, kim jesteś i jak to się stało, że fotografia stała się częścią twojego życia. Ja słyszałam, że ty ukończyłeś studia filozoficzne, więc skąd ta fotografia się wzięła w twoim życiu? Hi, Ivona. Thank you for having me here. It's lovely to, be chatting with you about photography and the journey. I think that I've always somewhat been interested in stories and relationships. And I feel that the questions that I was interested in that led me to philosophy are the same ones that continue to interest me in photography. So while the two may seem a little bit disconnected, I think that I'm operating quite from the same place. Witaj Iwono, wspaniale jest tutaj dzisiaj z Tobą być i rozmawiać o fotografii, o całej tej mojej wędrówce. Ja jestem taką osobą, która zawsze była głęboko zainteresowana historiami ludzkimi i myślę, że to się właśnie wyraża w moim zainteresowaniu filozofią i że te same pytania, które mi doprowadziły do filozofii, to były też te pytania, które kontynuowałam w swojej podróży fotograficznej. Więc dla mnie te dwie dziedziny są połączone. True, that makes sense. I also found out that you started off your photography journey with analog photography, actually, under the eye of a great female photographer, Diba Siddiqui. I've seen a lot of her work and I was very, very impressed. Ja Gosia? też słyszałam, że ty rozpoczęłaś swoją przygodę z fotografią analogową na początku i że uczyłaś się pod okiem wybitnej kobiety, fotografki Diba Siddiqui. Ja widziałam wiele jej prac i byłam pod ogromnym wrażeniem. A lot of our members here at Polish Women Photographers are fascinated and are there's a big comeback for an analog photography. Are you still wandering the streets with the traditional analog camera? Tutaj wiele członkiń naszej grupy jest zafascynowanych fotografią analogową i ona też przeżywa taki swój wielki comeback. Nie wiem, czy wiesz o tym. Chciałam się ciebie zapytać, czy ty nadal przemierzasz ulice miasta z aparatem analogowym pod ręką? Unfortunately, not anymore. When I was doing analog photography, it was in a specific setting. I was in school and I was in Bangalore. And then soon after, I moved to Delhi for a few years. And so it was a bit difficult to continue that practice. But having said that, I think that the time that I spent in the dark room with Diva's incredible eye and understanding light, shadow, detail, those things are things that have stayed with me and I think still continue to have an important place in the way that I see my work and in the way that I process my work. Okej, okay, sorry. Niestety już nie fotografuję analogowo. Wtedy, kiedy to robiłam, to był specyficzny czas, specyficzne warunki. Byłam wtedy na studiach w Bangalorze.
Później przeprowadziłam się do Delhi i już nie mam takich warunków do fotografii analogowej, ale ten czas, te godziny w ciemni spędzone właśnie z Dibą, z jej niesamowitym spojrzeniem, sprawiły, że naprawdę byłam w stanie zrozumieć światło, cień, szczegół. I to wszystko po prostu złożyło się na sposób, w jaki pracuję teraz. I suppose there's nothing quite like the magic of analog photography, but True. I, you know, the convenience of digital really wins this one for me at the moment. Yeah. Tak, no podejrzewam, że nic nie jest w stanie przebić magii fotografii analogowej i ona też się zgadza, ale niestety na ten moment dla mnie wygrywa jednak wygoda cyfrowej fotografii. True, very true. Okay, we actually meet today with you, and you are the first of our Indian female photographers that we are meeting with, is because I found you to be a very strong representation of the abilities of Indian female photography. You enclose and disclose at the same time, actually. Tell us, what is it like to be a female photographer in India? Ten główny temat, dla którego się tutaj dzisiaj spotkałyśmy, jest taki, że ja uważam, że twoja praca bardzo mocno pokazuje możliwości kobiet fotografek w Indiach. Ty jednocześnie odsłaniasz, ujawniasz i zasłaniasz, tak można powiedzieć. Powiedz nam, jak to jest być kobietą fotografującą w Indiach w dzisiejszych czasach? So I think in many ways, it's a great time to be a female photographer in India. We have opportunities that have never existed before for us. And also we have a fairly strong community of Indian women photographers, which is encouraging. Na wiele sposobów ja myślę, że wspaniale jest być kobietą fotografującą w Indiach w tej chwili. Mamy teraz o wiele więcej możliwości niż wcześniej i też czuję, że mamy taką dosyć jednak silną społeczność kobiet i to nam dodaje sił, dodaje nam to motywacji. I feel we're also encountering women in general in spaces that they haven't occupied thus far. And that places us at a unique position because we have access to stories that nobody else Men really wouldn't. has. Spotykamy też kobiety w takich miejscach i w sytuacjach, w takich miejscach, w których one nie przebywały wcześniej do tej pory i mamy wyjątkową możliwość też dostępu do tych historii, ponieważ jako kobiety my mamy o wiele większe możliwości opowiedzenia o kobietach. Having said that, I think that the playing field is far from equal. There's still quite a long way to go, but I do think that there's merit in continuing to strive for that equality, and I feel that there has been tangible change, which is heartening news for us. Oczywiście to nie jest tak, że na tym polu są różne możliwości, równe możliwości dla kobiet. Jesteśmy jeszcze daleko od tego, ale powoli, powoli w tą stronę zmierzamy. I ja czuję, że naprawdę jest sporo wymiernych korzyści i że są takie namacalne zmiany i no, kontynuujemy tą drogę do osiągnięcia tej równości na tym polu zawodowym i artystycznym. Yeah, I think it's the same here in Poland also. Ja myślę, że w Polsce jest tak samo. Podobnie. Okay, tell us something about your other projects. Your last flag project, one that was shown by Sandeep and in the last exhibition, was about the Mahila Yashagana dancers. It's actually it's a male dancing formation in this. In this case, performed by women, so very unusual. Proszę, powiedz nam o swoich projektach. Ostatni twój projekt, taki głośny, to właśnie był ten projekt, o którym Sandeep nam opowiadał. To było o grupie
kobiet tańczących Mahila Jakshagana, taki taniec, który tańczą tylko mężczyźni. Więc bardzo, bardzo jest to interesująca historia. Jak tym kobietom się to udało? Czy możesz coś o tym opowiedzieć? How did you actually manage to get like into close to them? Probably the you answered in your previous question, but how did you perpetuate them? And in general, could you tell us something about the group itself? Tak, jak ty się zbliżyłaś do tych kobiet, jak ci się udało być blisko nich i jak im się też udało, że tak powiem, przebić się. Proszę, opowiedz nam o tym projekcie i o tej grupie. Yeah, so they're a group of women, mostly from coastal Karnataka, which is where this dance form originates, on the southwestern coast of India. And it has been practiced by males for hundreds and hundreds of years. And it's only in the last few decades that women started to practice it. And I think that in the sort of, you know, on the outside of it, it feels like a very hugely sort of feministic sort of movement. And I think that it came from a much simpler idea of why not us, you know? I need to translate. To jest grupa kobiet pochodząca z południowo-zachodniego wybrzeża Indii, również z tego miejsca, gdzie ten taniec się wywodzi. I to jest taniec, który od setek lat tańczyli mężczyźni, a kobiety tańczą go dopiero od kilku dekad tak naprawdę. I to teraz z zewnątrz wygląda jak taki bardzo silnie feministyczny ruch, ale tak naprawdę zaczął się od takiej myśli, a dlaczego by nie? Go ahead. No, I was just going to say that, so I think it began with that thought of why don't we as women perform this beautiful folk form? And it's just grown, and they have had challenges. They've had people who haven't sort of trusted them. They've had inhibitions. It's a form that's physically difficult to perform, especially when they're on their period. They say that the costumes are heavy. But I think that they've managed to really make it their own and are continuing to grow their tribe, which is great. Więc ja myślę, że to faktycznie się zaczęło od takiej myśli, a czemu by nie zatańczyć my jako kobiety tej pięknej ludowej formy, tej pięknej tradycji, a później to się rozrastało i było coraz większe i miały też swoje wyzwania, miały, odczuwały różny opór nawet od swoich rodzin, ale też miały różne trudności nawet fizyczne, ponieważ te kostiumy są ciężkie. Ciężko im chociażby wtedy, kiedy mają okres, ciężko im jest wtedy wykonywać ten taniec, ale kontynuują, udało im się i trwa to po dziś dzień. Was it hard to get allowance to shoot the material? Czy ciężko było uzyskać od nich zgodę i dostęp, żeby je fotografować? I think I was instantly welcomed into their community. They were very open and very generous with their time and thoughts, and I became a part of their troop, was the feeling that I had. So I'm very, very sort of grateful to them for giving me that space. Te kobiety mnie natychmiast przywitały w swojej społeczności. Był bardzo otwarte, był bardzo hojny, jeżeli chodzi o dzielenie się swoim czasem, swoimi myślami, swoim życiem. Więc ja po prostu tak jakby stałam się częścią tej ich grupy i jestem ogromnie wdzięczna za to wszystko, czym one mnie obdarowały. Okay, great. It is a great project. But you also are working on, you have other projects up your sleeve. And all of them, I have a feeling that absolutely every single one of your pieces of work, of your cycles, addresses female-related issues. And this is absolutely excellent.
To jest wspaniały projekt, oczywiście, ale ty też masz inne projekty wspaniałe w zanadrzu. Wszystkie mnie zachwycają i mam też takie poczucie, że absolutnie każdy z nich porusza tematy kobiece. Now I'd like to ask you to tell us a little more about the project that we have shown to our viewers in the pre-posting. Absolutely a killer name. It's not my revolution if I can't dance to it. Teraz Basiu? chciałabym Cię prosić, żebyś opowiedziała nam coś o projekcie, który wysłałyśmy wcześniej naszym członkiniom. Tytuł po prostu no, zmiażdżył mnie. To nie moja rewolucja, jeśli nie mogę do niej tańczyć. In this project, it aims at a very important issue of photographing her in different spaces. I ten projekt porusza bardzo ważną kwestię fotografowania jej, fotografowania kobiety w różnych przestrzeniach. The idea was to throw light on the perception of women in general. I taki był pomysł, żeby po prostu naświetlić problem postrzegania kobiet, po prostu. Not only in India, actually, but even more, it's even more prominent, I think, that it was done in India and by an Indian female photographer. To nawet nie chodzi tylko, że to było w Indiach, tylko bardziej nawet takie dokładniej będzie powiedzieć, że to było, ten projekt został zrealizowany w Indiach i też przez indyjską kobietę fotografkę. Tell us what gave you the idea actually to pursue this issue and in such a visual manner, because it's very specific and it's very strong. Powiedz nam, skąd się wziął ten pomysł, żeby poruszyć ten temat? Skąd się wziął pomysł, żeby poruszyć go w takiej formie, ponieważ ta forma jest bardzo specyficzna, jest bardzo mocna. Jest to doskonały projekt. So this project was a collaboration with two other women. And I think that the idea was to really sort of find a way of speaking of our own experience in Indian cities. And I think that this experience is possibly universal. You know, we're always seen, we always experience the world differently. Ten projekt to była kolaboracja z dwiema innymi kobietami, fotografkami w Indiach. I my po prostu opowiadałyśmy o naszym własnym doświadczeniu bycia w mieście, przebywania w mieście. I ja myślę, że to jest doświadczenie tak naprawdę uniwersalne dla kobiet. So I think there was some sense of synergy that emerged as we traveled through the city, trying to find frames and scenes that spoke to that experience. And I think resistance was, the idea of resistance was central to this series. And it was because we felt strongly about just our experience that it found a sort of organic expression in the work. Ja myślę, że wytworzył się w nas jakiś rodzaj synergii, kiedy po prostu poruszałyśmy się po mieście, szukałyśmy tych odpowiednich kadrów i że silnym takim słowem tutaj, silnym ideą był opór i że po prostu organicznie znajdowały się te kadry, to wypływało z nas, po prostu z naszego organicznego doświadczenia, które miałyśmy wspólnie w tamtym momencie, jako kobiety. You have a way of telling social stories in a very personal and specific way. I am impressed, actually. Can you tell us a little more about the project? Again, a wonderful, I mean, a very strong, a very in point title. What is the word for silence? Could you, what sparked the plug to actually, you know, what triggered this idea? Myślę, że ty masz talent do opowiadania historii społecznych w bardzo taki specyficzny i osobisty sposób.
Teraz chciałabym Cię zapytać o kolejny projekt, również o takim bardzo mocnym, niesamowitym tytule, który w tłumaczeniu na polski będzie brzmiał: Jakie jest słowo na ciszę? Skąd wzięło się w Tobie pragnienie realizacji tego projektu, opowiedzenia tej historii? Just as a quick pointer to the earlier question, the title was inspired by Emma Goldman, and we want I just want to like put it out there that you know it's not something that we came up with on our own. It was something that we worked around that idea. To jeszcze tylko się odniosę do poprzedniego pytania, że tamten tytuł poprzedni to jest inspiracja słowami Emmy Goldman. Chciałam tylko, żeby było jasne, że to nie my, że to nie są nasze słowa, to nie my wymyśliłyśmy, to jest tylko inspiracja. But a very good match. Ale doskonale dopasowana. So coming back to your question about the Kashmir series. I think with this series, it happened the other way around. I was in Kashmir as a tourist, although I'd always felt very keenly about the sort of violence that that region has seen. And I remember visiting as a child and also then feeling very, very moved by the sort of unfortunate circumstances of the region. And when I visited as an adult, I felt there was an eerie silence to the place. Więc teraz, jeżeli pytasz o tą projekt z Kaszmiru, to tutaj było trochę, od drugiej strony się to zaczęło. Byłam w Kaszmirze jako turystka i czułam tam, zawsze będąc tam, odczuwam bardzo silnie historię tego miejsca, pełną tragedii, pełną przemocy. Nawet jak byłam dzieckiem i odwiedzałam Kaszmir, też już to odczuwałam. I teraz jako dorosła, znowu odwiedzając Kaszmir, czułam taką upiorną ciszę, która unosi się po prostu wszędzie w tym miejscu. But it was only in hindsight that I was able to articulate that feeling and really place it. While I was there, it was just an unsettling sort of feeling. And I think that when I looked at my photographs from my time there, I felt that that experience had found a voice, and there was that sense of just uneasiness in the images and and I felt that resonated very much with how I saw it. So it almost happened the other way around. I feel that the story sort of found me rather than me pursuing the story. Yeah. No więc będąc tam, ja czułam tą upiorną ciszę i czułam ten pewien rodzaj dyskomfortu, niepokoju, ale nie miałam, nie potrafiłam tego w żaden sposób wyrazić. Dopiero później, oglądając moje zdjęcia po powrocie z tego miejsca, zobaczyłam, że ta cisza i to uczucie i ta atmosfera tego właśnie takiego niepokoju, ona w tych zdjęciach jest obecna. Więc tutaj jest w pewnym sensie odwrotnie. Tutaj jest tak jakby ta historia, ona znalazła mnie i prześlizgnęła się do moich zdjęć, niż to, że ja jej szukałam. I think that what happened with is subconsciously your emotions kind of came out in your photography during that trip. Ja myślę, że po prostu podświadomie twoje emocje pojawiły się w twoich fotografiach po prostu w trakcie tej podróży. Yeah, very, very good, very strong project. Actually, one of my favorites. All of your work is my favorite, but I mean, I like all of it, but this is like something that really spoke and made me, you know, twitch inside, so. To jest bardzo mocny projekt. Jeden z moich ulubionych, chociaż właściwie to wszystkie twoje projekty są moje ulubione, ale ten bardzo mocno mnie w środku poruszył. Okay, well, yeah, your box is full of surprises, and this is probably for today will be one of the last projects we'll be talking about, but you do have more.
at hand, I know, a project, a very personal project, something very soft, warm, homely. This is about your relationship with your grandmother in a very specific time. Could you tell us something more about it? Someone Lost is the title. Skrywasz wiele niespodzianek. Wiem, że masz jeszcze dużo, ale omówimy jeszcze jeden projekt. Projekt bardzo ciepły, łagodny, taki miękki, bliski, intymny. Projekt, którym poruszasz temat swojej relacji ze swoją babcią w bardzo specyficznym okresie czasu. Projekt ma tytuł, który można by na polski przetłumaczyć Troszkę zagubiona. Proszę, opowiedz nam coś więcej o nim. I just wanted to just say one more thing. I think this project, the material itself, it's like, it's looking at it. I've had this feeling that it's been painted over with love, with tons and tons of love. Very, very emotional. Jeszcze chciałam dodać tylko, że patrząc na te zdjęcia, na same tylko zdjęcia, ja miałam poczucie, że one zostały namalowane miłością, po prostu taką dużą ilością miłości. Że jest tam dużo emocji. I think this series for me is hugely emotional. It comes from a lot of feeling. It comes from a time when I think we were all grappling with a lot. COVID created a dystopian world and realities that we'd really never faced before. And I think I was definitely, as most of the world, but this feeling of being uprooted was something that I felt very, very keenly. And jest, ten projekt jest dla mnie bardzo emocjonalny. On się wydarzył w takim czasie, który myślę, że był trudny dla nas wszystkich, dla całej ludzkości. To był czas pandemii COVID-u. Ja w tym czasie miałam takie uczucie wykorzenienia, które myślę, że wiele innych osób też mogło ze mną dzielić. So I enrolled in a photography workshop just as India was going into its second wave, which was the most brutal wave for us. And this series was the result of that workshop. I think even within the COVID years, this was the time that was particularly challenging. And I think it really sort of brought into vivid focus the struggles of that time in general, this particular few weeks. And there was such a sense of loneliness and yearning for togetherness at the same time. But really not being able to be together in more ways than not. And I think that this series, Somewhat Lost, was a way for me to look at that experience through the eyes of my grandmother and my niece at home. Ja zgłosiłam się na warsztaty fotograficzne, wzięłam udział w warsztatach fotograficznych. To się działo właśnie wtedy, kiedy druga fala COVID-u zaczynała się w Indiach i to była najcięższa nasza fala. No i projekt Somewhat Lost jest takim rezultatem właśnie tych warsztatów i to był dla mnie naprawdę taki trudny personalnie czas, nawet niezależnie od COVID-u i myślę, że te zdjęcia pokazują te parę tygodni, które były wypełnione takim poczuciem samotności, poczuciem pragnienia bycia razem, ale też takiej niemożności po prostu spełnienia tego pragnienia bycia razem. I ten projekt dał mi taką właśnie możliwość spojrzenia na to wszystko oczami mojej babci i jednocześnie oczami mojej 6-letniej siostrzenicy. Can I show you my series? It's now oh good yes, time. yes, yes, very much so, yes. Czy mogę wam czy mogę wam pokazać ten projekt? Tak, bardzo prosimy.
while we are trying to show, I think that the COVID period is the period where a lot of really good personal projects were developed, general worldwide. This is from what I noticed, because this is a time where we could we stopped and started thinking about our own garden, about ourselves and our emotions. We were pretty much like locked in with it, right? And go Wydaje ahead. mi się, Go, że, yeah, go ahead. wydaje mi się, że czasy COVID-u to były takie czasy, kiedy powstało naprawdę dużo dobrych, personalnych projektów, bo wtedy byliśmy po prostu odizolowani, zamknięci, skazani wręcz na to, żeby się zająć swoim własnym ogródkiem i zmierzyć się ze swoimi własnymi emocjami. I rezultatem tego, moim zdaniem, było właśnie dużo takich dobrych projektów osobistych. India also was one of the, I think, of the countries that actually had the most restrictive lockdowns in all of the world. So, I też chyba Indie miały jedne z najbardziej restrykcyjnych lockdownów na świecie, więc to też na pewno tutaj miało znaczenie. Yes, I can feel. Okay, go ahead, go ahead. I'm sorry, I'll stop talking. All good. So. Ja mogę to przetłumaczyć, co tu jest napisane. To prosimy bardzo, to bardzo prosimy, będzie. Ta seria fotografii narodziła się od rozmowy telefonicznej z moją mamą, która miała wynik pozytywny testu na COVID i była w izolacji. Zapytałam się, jak się masz, Amma? Ona powiedziała, dobrze, ale jestem trochę zagubiona. Prawdopodobnie to uczucie najlepiej opisuje doświadczenie właśnie tego życia w pandemii. Nie tylko dla niej, ale dla wielu z nas. W mojej próbie sportretowania tego okresu czasu fotografowałam życie w lockdownie na przedmieściach Bangaloru, gdzie żyję z rodziną razem z 86-letnią babcią i 6-letnią siostrzenicą. Dokumentowałam ich dni, które się tak jakby stapiały w jeden długi dzień i świat na zewnątrz, który widziałyśmy z naszego mieszkania. Świat, który się wydawał surrealny i taki zupełnie niezrozumiały. Proste czynności, takie jak oddychanie powietrzem i dotykanie drugiej osoby, stały się czymś bardzo, stały się takimi delikatnymi darami, czymś bardzo kruchym, co już nawet nie było nasze. I to doświadczenie doprowadziło do takiej dezorientacji, gdzie pragnęliśmy dotyku, pragnęliśmy bycia razem i zadawaliśmy sobie pytanie, kto albo co czeka na nas po drugiej stronie tego nietypowego czasu. Seria Somewhat Lost ma nadzieję mówić o tym doświadczeniu podróży przez czas takiego rozczłonkowania i tęsknoty za światem, który do nas należy. Okay, we can go forward. This frame here is going back. I mean, memories, COVID memories are coming back because it brings back all those, you know, touching through the glass, through the windows. So many images, reporter images that were, you know, kind of got registered in our minds, I think forever, right? As those mothers and children, you know, trying to kind of be close to, you know, with the glass in between them. To zdjęcie przywraca we mnie wspomnienia COVID-u, te wszystkie momenty, kiedy się musieliśmy porozumiewać przez warstwę szkła, nawet matki z dziećmi. Myślę, że to już w naszych pamięciach pozostanie.
Yeah, very much. I think that the sense of separation was such a reality, and that was something that I was trying to capture. Tak, And ja myślę, że hopelessness, yeah, and hopelessness, because we did not know when it's going to end. Myślę, że Right. poczucie oddzielenia było wtedy bardzo silne. Właśnie starałam się to uchwycić. Tak, i też takie poczucie braku nadziei, bo nie wiadomo było, kiedy to się skończy. Do each one of these frames or these compositions have any specific meaning to you as a single piece? The way you put the images together? Czy każda z tych dyptyków ma dla ciebie wyjątkowe znaczenie jakieś? To znaczy sposób, w jaki połączyłaś te zdjęcia? Do you mean to say, do any of these sort of like, are they standalone images, or... Masz na myśli, czy one stanowią dzieła same w sobie? Yeah. Because to me, either together, like even this one here, right, that lonely, out of focus rose, and the cloud of hope, right? It's like they contradict, but at the same time, they play very well together, not only visually, but in a storytelling sense also. The image itself is complete. The Tak. story is complete within one image. Tak, ponieważ nawet tutaj dla mnie te dwa zdjęcia, czyli ta róża taka rozmyta i taka chmura nadziei współgrają doskonale ze sobą, nie tylko wizualnie, ale też w takim sensie metaforycznym i dla mnie to zdjęcie już jest kompletnym dziełem niezależnym. Opowiada ono całą historię. I think in some sense, yes, each of these images, they are in by themselves really speaking of that experience. And I also experimented with diptychs quite a lot in this series. And I felt that there were images that really complemented each other, not just visually, but the sort of feeling that they were evoking. And so I do think that each of these images speak of the series in their entirety, in its entirety. Excellent. You did really Tak, good. tak, myślę, że każde z tych zdjęć może samo w sobie opowiadać o tych uczuciach, o tym stanie. I dużo eksperymentowałam z dyptykami w czasie tworzenia tej serii i było sporo takich kompozycji, które pasowały do siebie nie tylko wizualnie, ale też pod względem uczuć, które budziły. Tak, myślę, że każde tutaj zdjęcie osobno spełnia swoją rolę w opowiadaniu o tym czasie, tak jak cała seria. Because to me, at least, this is the personal, of course, feeling. Each one of them invokes different emotions, right? It's Dla like mnie... it's a little like a roller coaster, you know, watching them. This is Tak. really a very project. Dla mnie takie jest właśnie, to jest oczywiście moje osobiste doświadczenie, że każde z tych zdjęć budzi inne emocje, więc oglądanie ich jest jak emocjonalny roller coaster. It's doing absolutely what a photo project should do to a viewer. Ten projekt robi dokładnie to, co projekt fotograficzny powinien robić widzowi. Yeah. Many aim for that and never achieve it, so. Przepraszam, ja nie słyszałam, co powiedziałaś. Many aim for that, but don't achieve it. So I bow my head to you, Risha, really. A tak, wiele osób próbuje to zrobić, ale niewielu się to udaje, więc no tutaj składam pokłon przed tobą. Tobie się udało.
Contact with the world. Kontakt ze światem. Love it. That brings us to the end of the series. Dotarłyśmy do końca tej serii. Hold on, I need to get a breath. Really, there's a melody to this project. It's actually exquisite. It kind of makes you, you know, it flows. It flows in different, almost like music. So really, I really find it one of the better things that I've seen in a long time. Actually, I'm not sure if it's not one of the better projects I've seen in general. To jest naprawdę niesamowity, doskonały projekt. On po prostu płynie, przepływa przez człowieka, no, dosłownie jak muzyka. To jest jeden z najlepszych projektów, jakie ostatnio widziałam. Nawet nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych, jakie w ogóle widziałam. Even the way you did the diptychs, they are not all the same. There is a different like energy in each one, visual energy in the ones later on. So I think it's really good. Are you showing your work anywhere? Nawet sposób, w jaki stworzyłaś dyptyki, jest niesamowity, bo każdy z nich ma zupełnie inną energię, również energię wizualną, więc to też wymaga tutaj docenienia. Czy ty swoje prace gdzieś pokazujesz w tej chwili? I am aiming actually the question right now, since we're still my mind and my emotion is still in someone lost. I'm aiming it at this project. Have you shown it somewhere? Pytam konkretnie o ten projekt, ponieważ moje serce jest w tej chwili przy nim. Czy ty ten projekt gdzieś pokazywałaś? I'm so happy to know that, you know, this project has resonated with so many people, including you, because it comes from such a personal place, and it's really a wonderful feeling to know that there are so many people who are able to relate with it and find their own experience somehow in through those pictures. But I haven't exhibited this as a series anywhere. There's been, I think a few photographs were exhibited in Korea last year, but the entire series hasn't seen a show as yet. Bardzo jestem szczęśliwa, słysząc, że ten projekt rezonuje z tak dużą ilością ludzi, również z tobą. Naprawdę wiele osób mi mówiło, że one się mogą identyfikować z tym, co tam widzą. To jest wspaniałe uczucie wiedzieć o tym. Ja tego projektu w całości nigdzie jeszcze nie pokazywałam. Jedynie w Korei pokazałam kilka zdjęć na wystawie, ale tak jako całość, jako seria, no to jeszcze się nie doczekała wystawy. Well, I wish you luck and I keep my fingers crossed, because I think it should. Trzymam kciuki naprawdę, bo uważam, że powinien mieć wystawę ten projekt. Actually, it's good material for a zine or something also. So maybe you should apply for some grants or something for publication. Jest to też dobry materiał na fotoksiążkę, na publikację, więc może powinnaś zawnioskować o dofinansowanie na taką właśnie publikację. Okay. Any upcoming? That's because our time is slowly kind of, I think, running out. So, are you working on anything right now? Any new projects as of right, like right now? Anything? Maybe Powolutku the nam się, przepraszam, powolutku nam się kończy czas, więc zapytam, czy ty teraz nad czymś pracujesz właśnie w tej chwili, nad jakimiś nowymi projektami?
I have one more series with the women Yakshagana performers that I'm working on at the moment, and some more personal work that maybe I can share more about next. Ja w tej chwili realizuję kolejny projekt z tymi kobietami, artystkami Yakshagany i też realizuję jeszcze jeden taki osobisty projekt, o którym chętnie opowiem następnym razem. Okay, let me ask you a question, because now as you are talking to us, behind your back, we have noticed there is a very nice lady walking back and forth sometimes and collecting. Is that maybe your grandmother? Zapytam się ciebie o jedną rzecz, bo tutaj jak rozmawiamy, to czasami widzę, że jakaś pani przechodzi z tyłu. Czy to jest może twoja babcia? That's actually my mother. To moja mama. Okay. Okay, well, then say hi from us. Proszę, prosimy, pozdrów ją, pozdrawiamy ją. Okay, Rydlisia. Oh yeah, you see, because I was going to wrap up. I was ready to wrap up, but I also have a question. If we were planning on doing some kind of a little group trip to India for our documentary photographers, because a big part of our community is documentary photographers, would you be willing to like do some walks with us? Where are you stationed at right now? Jeszcze już miałam prawie kończyć, ale jeszcze mi się już przypomniało, że mam do ciebie ważne pytanie. Gdybyśmy właśnie naszą grupą tutaj fotograficzną kobiecą wybierały się do Indii na taką podróż dokumentalnej, poświęconą dokumentalnej fotografii, czy ty chciałabyś z nami odbyć jakiś spacer? Powiedz mi, gdzie ty w tej chwili stacjonujesz? I would love to. I'm right now based in Bangalore, and there's nothing better than a bunch of us, you know, going around the city taking photographs. I would really enjoy it. So yes, please do come, and it would be lovely to meet you all. Oczywiście, bardzo bym chciała, bardzo. Ja jestem teraz w Bangalorze i uważam, że nie ma nic lepszego niż grupa kobiet spacerująca po mieście, robiąca zdjęcia razem, wspólnie w grupie, więc tak, koniecznie, proszę, przyjeżdżajcie i zróbmy to. Wonderful. Do you know any, could you like suggest maybe in Delhi some of your friend female photographers? Because usually when we have groups, we, you know, start off in Delhi, right? Wspaniale, dziękuję ci. Czy masz może do polecenia jakieś swoje koleżanki, znajome, fotografki w Delhi? Bo zazwyczaj kiedy przyjeżdżamy do Indii, to zaczynamy od Delhi. Yes, of course. I mean, Delhi is such a photogenic city, and I could definitely put you in touch with some women photographers there who could lead walks. Okay, wonderful. Because maybe. Oczywiście, Delhi to jest bardzo, bardzo fotogeniczne miasto i bardzo chętnie Was połączę z różnymi kobietami, które chętnie Was oprowadzą i zrobią z Wami fotograficzny spacer. Great, because maybe in January as of right now, we're planning on, you know, collecting a small group of documentary photographers for January. So might just, you know, take you up on that. Wspaniale. Wspaniale, bo my właśnie w styczniu planujemy taką podróż dokumentalną, fotograficzną do Indii, małą grupką kobiet i na pewno się wtedy skontaktujemy z tobą. Tell me one last thing. Would you take up an invitation from us to come and visit us in Poland and talk a little more about your photography, you know, probably on our, we have our normal live also like beating interviews. I'm sure a lot of our viewers or our members would really love to meet you.
A powiedz mi, czy ty byś chciała przyjechać do Polski na takie spotkanie na żywo w ramach spotkania naszej grupy, opowiedzieć trochę więcej o swojej fotografii? Ja jestem przekonana, że tutaj Sometime. osoby z naszej grupy by były tym zachwycone. Oczywiście kiedyś tam, prawda? W przyszłości. Yeah, definitely. Sounds very exciting and of course, of course, of course. Oczywiście. Oczywiście, że tak. To bardzo brzmi ekscytująco. Pewnie, żebym chciała. Good, good. That's a good answer. Very good, very good. Wspaniała odpowiedź. Do you happen to be in Europe often, actually? A czy często jesteś w Europie? In the last few years, yes. I don't know what the next couple of years hold, but Okay, so far really? in the last few years, I have been around a Yes, bit. okay. Przez So. ostatnie kilka lat bywałam często. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale teraz bywałam. Okay, so the chances are quite big, actually. Good. We'll talk about that offline in that Więc są duże szanse. Wspaniale. Będziemy kontynuować tą rozmowę już offline. case. Okay, Risha. Sorry to say this, but our time is really running out. I don't know how it passed. Bardzo mi przykro to mówić, ale nasz czas już się skończył. Sama nie wiem, kiedy to minęło. It was a great honor to be able to talk to you. To był wielki zaszczyt móc z Tobą rozmawiać. And saying that I wish you all the best, you and your family actually. I wish you luck with presenting your work because your projects actually, I will talk offline here also about your material internally. I hope you do not lose your creativity. And what can I say? We will stay in tune. I'm sure we will. I am absolutely sure, and I'm sure we will meet face to face so one day. Ja One chciałabym point. Ci bardzo podziękować. Chciałabym życzyć Tobie wszystkiego, co najlepsze, Tobie i Twojej rodzinie. Chciałabym Tobie życzyć tego, żebyś prezentowała swoje prace wszędzie tam, gdzie możesz, ponieważ naprawdę one są wyjątkowe. Ja jeszcze więcej będę o tym mówić offline. I też po prostu mam nadzieję, że nie utracisz nigdy swojej kreatywności. I wierzę w to, że pozostaniemy w kontakcie i że pewnego dnia się spotkamy na żywo. Oh, thank you, Ivona. That's very, very kind of you. And I've had a wonderful time being here and chatting with you. So, really, thank you. It's been lovely. Same here. Dziękuję, I dziękuję. Ivona, to jest bardzo miłe z Twojej strony. Ja spędziłam wspaniały czas tutaj rozmawiając z Wami. Okay, then this will not be our last first time. I mean, this is our first time, but will not be our last time. And these words, I would like to thank you and see you next time. Więc to był nasz pierwszy raz, na pewno nie ostatni i dziękuję Tobie ogromnie i mam nadzieję, że do następnego zobaczenia. Bye. Pa, pa. Bye bye.